Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Piękna pogoda. No i tak wykorzystuję ją tutaj, aby porobić troszeczkę na ogrodzie. Dzisiaj jest dzień zbiorów. Będę tutaj zbierać i fasolę, i pietruszkę będę przerywać. Roboty troszeczkę jest. Po ostatnim deszczu tutaj było mokro. Dwa dni w ogóle nie szło tutaj wejść. Dzisiaj już na tyle obeschło, że mogę sobie tutaj chodzić. No i ziele rośnie w zaskakującym tempie. Warzywa jakoś tak pomalutku, powiem Wam, ale ziele to rośnie jakby, kurczę, jakiegoś nawozu dostało. Sałatę wyrwałam już kurom, bo po tym deszczu, który teraz ostatnio spadł, zaczęła mi dosyć mocno zagniwać. No i żeby tutaj nie stała na tym ogrodzie, to wyrwałam ją. Kury przynajmniej będą miały pożytek. Ta, która jeszcze nie zagniwa, to zostawiłam. No i teraz tutaj obrywam fasolkę. Fasolkę zieloną już oberwałam, teraz żółtą. I zielona zdecydowanie lepiej mi się podoba, chociaż jeżeli idzie o smak, to jedna i druga jest pyszna. Uwielbiam fasolę, także czy zielona, czy żółta, to mi smakuje, ale ta zielona nie przerasta tak szybko na grubość, nie idzie szybciutko w ziarko, a ta żółta tak. Wystarczy, że się spóźni jeden dzień z obrywaniem, już jest przerośnięta, tutaj trzeba pilnować, obrywać ją co drugi dzień systematycznie, a zieloną mogę sobie tak pozwolić co 5, nawet 6 dni i ona tak szybko nie przerasta mi na grubość. I chyba tak naprawdę jest troszkę delikatniejsza w smaku. No i co najważniejsze, ona ma inne składniki jak ta żółta, ma inne właściwości właściwie. I powinno się jeść i tą, aby dostarczyć wszystkie składniki równomiernie. I teraz, jeżeli macie posadzoną fasolę, ona już Wam kończy plonowanie, to nigdy nie wyrywajcie jej i nie wyrzucajcie. Okej, można ją wyrwać, wyrzucić na kompost, ale najlepiej jest ją zostawić w ziemi. Ściąć tą część zieloną, wyrzucić na kompost, a korzenie zostawić w ziemi. Dlaczego? Dlatego, że jest to roślina motylkowa i ona ma zdolność wiązania azotu w korzeniach. Na korzeniach fasoli, w ogóle roślin motylkowych, są takie guzki, brodawki. I w tych brodawkach jest właśnie przechowywany, magazynowany, gromadzony azot, który roślina pobiera sobie i wiąże z powietrza, więc jest to darmowe źródło nawożenia azotowego i stanowisko po fasoli powinno być przekopane razem z korzeniami i wtedy mamy bardzo dobry już poplon. Liście również można przekopywać, bo tworzą one masę zieloną, ale najważniejsze są tutaj korzenie. Zresztą jedną wyrwę i Wam pokażę. Dla tych, którzy... Oj, kolana już bolą. Którzy nie wiedzą, zobaczcie. Tutaj są... Widać. Takie kuleczki. Tu właśnie jest gromadzony azot, który roślina wiąże z powietrza. Azot w czystej postaci. I szkoda jest się pozbywać tego azotu, skoro jest on za darmo. Darmowy. Także jeżeli macie, to taka właśnie rada, aby tutaj tego nie obrywać. Ależ parno. Temperatura może nie jest dzisiaj taka ogromna, bo jest coś chyba około 30 stopni. To nie jest aż taka tragedia. Ale tutaj się wytworzył taki tropikalny mikroklimat. Dlatego, że dwa dni temu spadło tutaj dużo tego deszczu. Widzieliście, jak pokazywałam odcinek z niedzieli. Tutaj ta woda się błyszczała pod powierzchnią i nadal jest mokro. Jest mokro. Ja tutaj w tej fasoli zrywam, ale buty mi się całe, drewniaki całe mi się kleją. Z góry jest słoneczko. Tutaj to paruje.
jest taka duchota od ziemi, że nie idzie wytrzymać. Im bliżej tutaj ziemi wkładam nos, tym jest bardziej duszno. Człowiek się topi. Wytapia się. O, ślimak. Ślimaków jest dosyć dużo i też właśnie, a propos ślimaków. Szukamy złotego środka. Szukamy złotego sposobu. Tam właśnie w sałacie też mi siedziały ślimaki i między innymi też ją wyrwałam dlatego, żeby one tam się już mi nie plęgły. Szukamy złotego środka, aby pozbyć się ślimaków. U mnie sprawdza się kawa zaparzona, łyżka kawy rozpuszczalnej z zaparzonej szklanką wrzątku. Studzę to i opryskuję rośliny. Ślimaki mi tych roślin nie żrą, ale jest ich plaga, jest ich coraz więcej. Tutaj u mnie jeszcze jako takiej plagi nie ma. Nie mam z nimi problemu, ale wiem, że wy tracicie całe swoje plony. Wszystko one żrą, niszczą. Powiem wam tak, złotego środka na ślimaki się nie znajdzie. Złoty środek był, tylko że my w galopie za nowoczesnością tego złotego środka żeśmy się pozbyli. Złotym środkiem na ślimaki są kaczki, kury, ptaki. Kiedyś nie było problemów ze ślimakami. Owszem, one zawsze były, ale na każdej wsi chodziły w każdym domu kury, kaczki, gęsi, indyki, były świnie, były krowy, były ptaki. I była równowaga w przyrodzie. Wszystkie komary, muchy, ślimaki, różnego rodzaju dziadostwo, turkucie były eliminowane naturalnie, miały naturalnych wrogów. Potem niestety wsie zaczęły się zmieniać, zaczęto iść w kierunku takiego bardziej luksusu, likwidować ogródki, zakładać ogródki ozdobne, kury zaczęły znikać, krowy, wszystko zaczęło ze wsi znikać. Mało tego, zaczęły się pojawiać bzdurne przepisy unijne i nie tylko unijne, bo nasze krajowe również, które poszły za daleko, nie tylko o krok, ale o 5 kroków, gdzie chodzi krowa, nie może chodzić luzem kura, bo głupia ustawa mówi, że kura roznosi choroby. Gdzie jest bydło, nie może być jaskółka, bo ptasia grypa, to wpływa na bydło i tak dalej, i tak dalej. Świni nie można trzymać, bo ASF. No ludzie, mi się to w głowie nie mieści, bo co ma piernik do wiatraka? Zawsze była krowa, świnia, kura, jaskółka, wszystko chodziło razem. Przecież pamiętacie wieś ze swoich dziecinnych lat, gdzie wszystkie zwierzęta funkcjonowały obok siebie, łaziły na jednym podwórku i nie było ślimaka, nie było aż takiej plagi much, jak nieraz się słyszy, że są. No ale jak ma być? Ptaki poginęły, tak samo turkucie. Turkucie się rozprzestrzeniły, bo nie ma jeży, jeży jest mało, dudków jest mało, mało jest kosów, a to są naturalni wrogowie turkuci. Ja tutaj na ogrodzie mam dudki i tutaj pojawiły się młode maluchy, chodzą po ogrodzie, chodzą tam i większych problemów z turkuciami jako takich nie mam. Ze ślimakami też nie, bo tutaj są i bażanty, są i kuropatwy, są ptaki większe, które tutaj jak przyjeżdżam rano, czy nawet po południu, siedzą jak nutki na pięciolinii na tej siatce, na płocie i one jak się tylko oddalę, to hurtem sfruwają, chodzą po ogrodzie i zbierają pożywienie. Niestety równowaga została zachwiana. Do tego organizacje, które rzekomo stają w obronie zwierząt, przyrody, robią ogromne spustoszenie. Nie zdają sobie sprawy, że uparcie, jak osioł, broniąc jednego gatunku tylko dla zasady, doprowadzają do zagłady gatunku kolejnego, bo jeżeli chroni się nadmiernie jeden gatunek, on się zacznie rozprzestrzeniać, jest jego ekspansja ogromna na dany teren, więc on niszczy wszystko, co było pokarmem dla gatunku drugiego i ten drugi gatunek ginie. Także ochrona jak najbardziej, szanowanie,
okej, dbanie o zwierzęta, ptaki, tak, ale wszystko z umiarem, musi być równowaga. Ta równowaga poszła sobie w las, ona została drastycznie zachwiana. Dzisiaj nie mamy dudków, no bo jak mają być dudki, jak nie ma takich ogródków uprawnych, no więc one, jest wszystko trawa z trawy, mu jest gorzej wybierać. Dudki wyginęły, rozmnażają się turkucie lawinowo. Ślimaki rozmnażają się, bo nie ma kur. Kura chodziła sobie spokojnie po całym podwórku, po obejściu, po całej wsi chodziły kury, bo w każdym domu były. One wydrapały wszystko. Kura, moja mama się zawsze śmieje, że kura to się i do Chin przekopie. Ona będzie grzebać do upadłego. Wygrzebie dziurę taką na pół metra. I wygrzebywała jaja, wyjadała ślimaki. Dzisiaj kury zniknęły, więc no kto ma te ślimaki zjadać? My? No my je co najwyżej możemy tylko zbierać, ale kury, kaczki wybierały te ślimaki. Tak samo muchy, jaskółki, było dużo jaskółek, one żywią się muchami, zbierały te muchy. Mucha rozmnaża się na krowich odchodach. Zniknęły krowy ze wsi, bo zniknęły, taka jest prawda. Nie ma odchodów krowich, więc larwy nie są składane na tych odchodach. Jest mniej much. Co za tym idzie, jest mniej ptaków, mniej jaskółek. A jak jest mniej ptaków ogólnie, no to niestety dziadostwo innego gatunku nam się plęgnie. Dlatego mamy to, co mamy. I tutaj, szukając złotego środka do walki z różnego rodzaju mszycą, turkuciami, ślimakami, powinniśmy powrócić do tego, co było kiedyś. Trzymanie drobiu, przede wszystkim uregulowanie tych chorych ustaw, nakazów, zakazów, dyrektyw, bo to do niczego nie idzie. I ja też pamiętam, jak przyjechano do mnie i kazano mi zwalać ptasie gniazda, jaskółki, bo nie mogą być tam, gdzie krowy. Ja powiedziałam z Edziem, że jaskółek zwalać nie będziemy. Tata mój też powiedział, jak długo żyje, on nigdy gniazd ptasich nie niszczył. I no krótko, dałam widły temu, kto przyszedł. Mówię, proszę, zwalajcie, bo ja tego zwalać nie będę. No i odstąpili od tego. No fakt jest faktem, odstąpili. Ale taka jest prawda. Sami doprowadzamy do degradacji tej ziemi, do rozprzestrzeniania się tych wszystkich szkodników, bo nie mają naturalnych wrogów, a różne chemiczne sposoby, tak samo mrówki. Ja zaobserwowałam ostatnio i to też, jeżeli mi się uda, to wam nagram. Wiecie, co niszczy mrówki? Wróble. Zwykłe nasze szare polskie wróbelki, które... Był taki czas, że były masowo tępione, bo wróbel wyjadał zboże, wyjadał to, one zaczęły przeszkadzać. Zaczęto te wróble masowo tępić. Nawet no w Chinach, przecież to było głośne, wytępili wszystkie wróble, a potem na grande je sprowadzali, bo się inne szkodniki rozprzestrzeniły. Tak samo i tutaj. Mrówki. Mam w tunelu foliowym, miałam mrowisko. No i któregoś razu idę, patrzę, wróbel siedzi. Mówię, o chyba się tam zaplątał, nie może wylecieć. I tego wróbla wyganiam z tego tunelu foliowego, bo mówię, no biedny, padnie mi tam. Wygoniłam go. Na drugi dzień idę, patrzę, wróbel znowu jest. Wygoniłam go drugi, trzeci dzień. Ale później tak mówię, co ten wróbel tam ciągnie? Chyba ma gdzieś gniazdko. Zaczęłam szukać gniazdka. Gniazdka nie znalazłam. No i mówię, dobra, no jak on sobie tam wlatuje, no to niech se wlatuje. I któregoś razu, kolejnego dnia, patrzę, on wlatuje. Ja tak sobie przykucnęłam, a on do grządki podwyższonej wszedł, tam gdzie były mrówki, wyłapywał mrówki. Zjadał mrówki. Potem przyleciał drugi wróbel z nim i w sumie tam było trzy wróbelki. I wiecie, że całe gniazdo mrówek zlikwidowały? Wyjadły totalnie mrówki. Ale niestety wróbli w kraju jest mało. One są i może tu ktoś powie, że mam u siebie dużo wróbli. Tak, regionalnie, terytorialnie gdzieś tam mogą być, ale ogólnie wróbli w kraju i ptaków z rodziny wróblowatych mamy mało, a one niszczą mrówki. I kiedyś, jak ich było dużo, to nie było tak. Przecież ja pamiętam z dzieciństwa, tych mrówek aż tyle nie było, a dzisiaj mamy plagę mrówek. Nie możemy sobie z nimi poradzić, a wystarczy
żeby były zwykłe wróbelki i te mrówki, one po prostu zjedzą. Powyłapują królowe, te, które wyłażą na wierzch ze skrzydełkami, więc ta królowa już nie poleci dalej, nie założy kolejnego gniazda. Każda królowa zjedzona przez wróbla to jest jedno gniazdo, jedna kolonia mrówek mniej. Także no tutaj warto się nad tym wszystkim, kochani, zastanowić, przewartościować to, inwestować w budki dla ptaków, sprowadzać te ptaki na nasze ogrody. Jeżeli macie możliwość, kury, no kura grzebie, no to jest fakt, ona grzebie, ale ona wygrzebie wszystko, kaczki, gęsi, cokolwiek, co będzie naturalnym wrogiem tych naszych męczołów, które męczą te nasze uprawy. No i przede wszystkim ustawy. Ustawy powinny się drastycznie zmienić na korzyść właśnie nie takiego ingerowania w to wszystko, a tych, którzy bezmózgowo przykuwają się do jednego tematu, to wiecie co, ja tutaj bym miała bardzo duży dystans, bo ja mówię, chronić trzeba wszystko, ale z rozumem, bo ci pseudo, którzy się przykuwają, niestety robią więcej szkody, więcej zamieszania niż pożytku i dzisiaj skutki ich pomysłów mamy wszyscy na ogrodach. To jest pokłosie właśnie tych chorych pomysłów. Także tak to niestety wygląda. Sami jesteśmy sobie poniekąd winni temu, co jest. To są skutki chorych pomysłów, chorych ustaw i bzdurnych wymyśleń pewnej grupy osób. I tutaj trzeba ostrego resetu, ostrego zatrzymania się, bo łatwiej jest zapobiegać skutkom, niż później z nimi walczyć. Doprowadzenie do takiego stanu, jak teraz mamy, jest kilka lat, trwa kilka lat, ale walczenie później ze skutkami, odbudowa, renowacja, rekultywacja, niestety to są dziesiątki lat, a nawet i więcej. Także no tutaj trzeba się zastanowić do tego, zaczęły znikać drzewa z otoczenia naszego, z ogródków, z przydomowych działek, z domostw, a co za tym idzie, zaczęły też znikać gniazdka z ptakami, no bo gdzie one mają zakładać te gniazdka, jak zaczęły ginąć drzewa, populacja ich się zmniejsza. No także tutaj no, wszystko jest ze sobą naprawdę ściśle powiązane. Wyłamie się jeden tryb, wyłamują się kolejne, zostaje zachwiana równowaga w przyrodzie, w środowisku naturalnym danego gatunku i jest to, co jest. Także no trzeba ostro się zatrzymać, ostro to wszystko przemyśleć, wyjść do lasu, wyciszyć się, mamy ten las. Takie posiedzenie chwilę pod brzozą daje wyciszenie. Brzoza swoim układem gałęzi, liści, bielą wycisza, koi wszelkiego rodzaju nasze takie stany napięcia psychicznego i fizycznego. Warto jest przebywać w towarzystwie brzóz. Dąb daje nam siłę. I to nie są jakieś bzdury, bo coraz więcej osób z tego korzysta. Przytulenie się do drzewa w takiej ciszy, zasłuchanie się daje naprawdę dużo sił witalnych. I tego Wam życzę, żebyście umieli czerpać z tej natury garściami, a nie ją rabować, bo to, co się teraz dzieje, to niestety nie wychodzi nikomu na dobre. To jest po prostu rabunek, grabież, zażynanie tego, co daje nam siłę. A jeżeli my to zarżniemy, to tak naprawdę zarżniemy i siebie, bo natura bez nas świetnie sobie da radę, ale my bez niej niestety długo nie pociągniemy i to trzeba pamiętać. Do następnego.